Wszystkie organizmy żywe są zbudowane z komórek. Ciała zwierząt budują miliony, miliardy komórek, z których każda wykonuje te same czynności życiowe. Posłuchaj zatem, jak zbudowane są komórki zwierzęce. Komórka, czyli podstawowa jednostka życia, jest najmniejszą częścią organizmu zdolną do wykonywania funkcji życiowych. Czasem jedna komórka jest już całym organizmem. Tak jak jest to u bakterii. Mówimy wtedy o organizmach jednokomórkowych. Najczęściej jednak organizm składa się z wielu komórek. Tak jest u zwierząt, które są organizmami wielokomórkowymi. Najczęściej komórki są bardzo małe. Najmniejsze są komórki bakterii. Ale komórki bywają też bardzo duże. Do największych należą jaja ptaków. Jajostrusia, we wnętrzu którego znajduje się komórka jajowa, to największa komórka zwierzęca. Kształty komórek zwierzęcych też bywają różne. A to dlatego, że komórki pełnią różne funkcje. Na przykład plemnik, męska komórka rozrodcza, ma długą wić, która umożliwia mu przemieszczanie się. Z kolei komórka jajowa, czyli żeńska komórka rozrodcza, ma kształt kuli. Komórka nerwowa jest wydłużona i ma liczne wypustki. A komórka nabłonka kształtem przypomina kostkę. Ściśle przylega do innych komórek nabłonka, tak by razem tworzyły zwartą warstwę ochronną. To co właśnie widzisz to komórki nabłonka widziane pod mikroskopem optycznym. Łatwo można zauważyć jądro komórkowe, błonę komórkową i cetoplazmę. Inne struktury są niewidoczne, bo są bardzo małe. Żeby je zobaczyć musielibyśmy powiększyć obraz aż 10 tysięcy razy. Spójrz na ten model komórki i na jej model trójwymiarowy. Otacza je błona komórkowa, która oddziela komórkę od otoczenia, a poza tym transportuje różne substancje do wnętrza i na zewnątrz komórki. Na przykład substancje pokarmowe i tlen wnikają do wnętrza komórki, a dwutlenek węgla usuwany jest na zewnątrz. W środku komórki widzimy okrągłe jądro komórkowe. To właśnie ono kieruje wszystkimi procesami zachodzącymi w komórce. W jądrze znajduje się DNA. I mamy też cytoplazmę, na którą, jak widzimy na tych modelach, składa się dużo różnych elementów. Przede wszystkim cytozol, czyli galaretowate wypełnienie komórki. Składa się z wody, soli mineralnych i innych substancji, głównie białek. Wakuola, zwana też wodniczką. Jak widzisz u zwierząt, to niewielkich rozmiarów pęcherzy, który bierze udział w pochłanianiu, trawieniu i usuwaniu z komórki różnych substancji. A to owalne mitochondrium. Mówi się, że to centrum energetyczne komórki, bo dostarcza komórce energii. Rybosomy wyglądają jak malutkie ziarenka. Ich rolą jest produkcja białek. Jako ciekawostkę przedstawię Ci jeszcze dwie struktury. Aparat Goldziego łatwo je rozpoznać, bo ma kształt spłaszczonych pęcherzy i drobnych pęcherzyków. Aparat Goldziego przekształca i transportuje białka. Siateczka śródplazmatyczna będąca systemem cienkich kanalików, uczestniczona w wytwarzaniu i transportowaniu białek i tłuszczów. Zapamiętaj najważniejsze, komórka jest najmniejszą częścią organizmu, która wykonuje podstawowe czynności życiowe. W zależności od pełnionych funkcji komórki mogą mieć różną budowę, wielkość i kształt. Komórka zwierzęca jest oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną komórkową. Wnętrze komórki stanowią cytoplazma oraz jądro komórkowe. Jądro komórkowe zawiera DNA i kieruje wszystkimi procesami zachodzącymi w komórce. Składniki cytoplazmy to m.in. galardowaty cytozol oraz zanurzone w nim mitochondria, rybosomy i wakuole, czyli wodniczki.